Wynik może niewiele zmienia, jeśli chodzi o naszą pozycję w tabeli, ale niemniej jednak na pewno żałujemy, że gdzieś ta seria przerwana. Zwycięstwo u nas na krajowym podwórku. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że naprawdę goście zasłużyli się na zwycięstwo, byli zespołem lepszym i po prostu musimy to wziąć na klatę i od jutra wrócić do treningów, pracować, żeby gdzieś ta jakość pewno była troszkę lepsza po naszej stronie. Ja myślę, że chyba nie ma co rozpatrywać tego w kategorii przerwania serii, czy tam gdzieś od początku po pucharze. Uważam, że Radom od drugiego seta po prostu zaczął grać lepiej. No tak naprawdę przez półtorej seta grali bardzo źle, więc troszeczkę nas to uśpiło. Potem zaczęli walczyć o każdą piłkę, no naprawdę niesamowicie. Także może gdzieś tam nam zabrakło, może nie motywacji, ale takiej woli walki, takiej po prostu noża na gardle, bo my nie musieliśmy tego meczu wygrać i no gdzieś czasami może zabrakło tej takiej determinacji. Dosyć podobny mecz do tego, co graliśmy przed pucharem tydzień temu z Nysą. Nysa też przyjechała, zagrała bardzo dobrze, nie miała kompletnie nic do stracenia. Gdzieś to ryzyko do pewnego momentu im się opłacało. Tam udało nam się wygrać. No dzisiaj troszkę chyba zabrakło sił i gdzieś ten weekend troszkę się odbił, myślę fizycznie. Chociaż na pewno to gdzieś nie tłumaczę. Zawsze udawało nam się z tymi zespołami trochę niżej notowanymi po prostu gdzieś ich zgnieść w pewnym momencie, tak przygnieść sportowo i te zwycięstwa przychodziły łatwiej. Tutaj nam się po prostu nie udało. Myślę, że gdybyśmy gdzieś tam jedną końcówkę odwrócili, no to myślę, że oni już by nie mogli uwierzyć, że są w stanie wygrać. A tak gdzieś z każdą akcją mieli trochę szczęście i wykorzystali to i brawo dla nich.